Witaj na kanale Rock Day, tu ja, Wojtek. Chciałem krótko powiedzieć o harmonogramie ćwiczeń. Nie wiem, być może mówiłem już, być może nie mówiłem. Chodzi mi o samą ideę, którą można nazwać harmonogram ćwiczeń. To jest zbiór ćwiczeń, bardzo konkretny zbiór ćwiczeń, który dobieramy, który tworzymy na bieżąco do naszych potrzeb. Będę robił filmy, w którym będę robił omawiał harmonogram ćwiczeń, będę ćwiczył, będziemy razem ćwiczyli, na przykład harmonogram ćwiczeń na 10 minut, na 15 minut, harmonogram ćwiczeń na rozwinięcie tego i tak dalej. W każdym razie chodzi mi o samą ideę. Pod pojęciem harmonogram ćwiczeń właśnie kryją się różnego rodzaju ćwiczenia, różne zbiory ćwiczeń, które kładą nacisk na pewne konkretne elementy. Na przykład w harmonogramie ćwiczeń, powiedzmy podstawowym, mamy równomierny nacisk rozłożony na przykład na umiejętność posługiwania się wszystkimi palcami na gryfie, na przykład to jest osobne ćwiczenie, umiejętność posługiwania się palcami na gryfie, ogranie całego gryfu, czyli umiejętność wyłapania, wyćwiczenia i dotykania wszystkich progów. Kolejne na przykład ćwiczenie z harmonogramu, na przykład obejmujące arpeggia, czyli ćwiczenia, które miałyby nas zbliżać do grania arpeggiów. Kolejne zagadnienie w harmonogramie ćwiczeń, na przykład ćwiczenia na hammer-on. Czyli w skrócie chodzi o to, że harmonogram ćwiczeń ma na celu, to jest trochę taki jakby trening dla jakiegoś sportowca, prawda? Teraz mamy tą grupę ćwiczeń, którą chcemy wyćwiczyć pewne poszczególne partie, z którymi mamy problemy, prawda? Na przykład albo granie do grania solówek, albo już w harmonogramie ćwiczeń też mamy dalszą część, na przykład oswajanie się z różnymi rodzajami skal, czyli na przykład w jeden dzień skala durowa, w inny molowa, lokrycka, eolska, żydowska, hinduska, arabska itd., itd. Albo na przykład do harmonogramu ćwiczeń dajemy ćwiczenia, gdzie mamy tapping. Albo mamy na przykład granie z użyciem pustych strun, granie z użyciem różnych kombinacji, gdyż granie poszczególnych progów, poszczególnych stopni skali, na przykład pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, jest trochę nudny. Nie możemy zawsze grać tego samego od pierwszego do ósmego stopnia, od pierwszego do ósmego, od pierwszego do ósmego, więc w harmonogramie ćwiczeń zawieramy ćwiczenia, które mają za zadanie stworzyć w ręce i w głowie różne inne kombinacje, na przykład stopień pierwszy, trzeci, drugi, czwarty, piąty, siódmy, szósty, ósmy, prawda? Czy skaczemy co trzy dźwięki, co cztery dźwięki. W harmonogramie ćwiczeń zawieramy te ćwiczenia, w których na przykład ćwiczymy interwały. O, tylko wyszukujemy interwały. Albo w harmonogramie ćwiczeń dajemy na przykład wyszukiwanie tonacji, czyli koło kwartowo-kwintowe, gdzie po prostu zmieniamy tonację. Czyli mamy pewien czas ćwiczeń, na przykład 10 minut, w którym teraz opanowujemy koło kwartowo-kwintowe, w którym na przykład opanowujemy różne pozycje skali durowej, molowej. Więc myślę, że to wszystko jest, myślę, że to jest jasne. To jest, ile tutaj minut ma? 3 minuty. W 3 minutach może zawarłem mniej więcej wszystko, ale tak naprawdę to byłoby i 100 godzin by nie starczyło na wszystko. W każdym razie właśnie o to chodzi. Dobieramy tak ćwiczenia, żeby wyćwiczyć kolejne poszczególne partie gitarowego warsztatu. Więc przygotuj się na to, że będę takie filmy robił, w których będziemy omawiali konkretne harmonogramy, w których będziemy tworzyli poszczególne elementy do harmonogramu ćwiczeń. Na przykład będziemy robić 10 minut na przykład rozgrzewki na poruszanie się po gryfie, żeby sprawność palców wszystkich rozwinąć. Albo na przykład harmonogram ćwiczeń, w którym jednym z tych ćwiczeń jest umiejętność rozciągania palców, czyli rozciągamy palce. Więc przygotuj się na to i będziemy to naprawdę ostro będziemy wałkować. Także dzięki za uwagę. Na razie, papatki.